Kilka minut po zakończonym, wygranym meczu drugiej drużyny Górnika Zabrze z LKS-em Godziałkowice rozmawiamy z Marcinem Wodeckim i Mateuszem Michalskim, których poprosimy o taki pomeczowy komentarz. Marcin starszy jako pierwszy, choć słowo starszy chyba nie pasuje do Marcina. On przepracował fantastycznie zimę, dzisiaj wyglądał jako 18-19-latek, żwawy. No forma jest fizyczna, ale też piłkarska, to było widać. O, dziękuję za miłe słowa, na pewno się sprzydadzą. Tak, no wiedzieliśmy, że będą ciężki mecz i przygotowaliśmy się cały tydzień na ten mecz. Wiedzieliśmy, że będzie trudny przeciwnik, ale musimy wygrywać z najlepszymi i dzisiaj to potwierdziliśmy. Strzeliliśmy dwie bramki, wygraliśmy mecz. Bardzo cieszy to, że nasza młodzież doświadcza się z takim przeciwnikiem jak Godziałkowice, gdzie naprawdę dobrzy piłkarze grają i to nas na pewno motywuje i motywuje do tego, żeby grać, trenować i oczywiście punkty zdobywać. No właśnie przedstawicielem tej młodzieży jest Mateusz, który dzisiaj napracował się co niemiara. Bardzo duża liczba odbiorów, gra do przodu, dobre ustawienie, dobre czytanie gry przeciwnika. Myślę, że chyba też ocenisz swój występ na plus. No, uważam, że zagrałem całkiem w porządku mecz. Dziękuję za miłe słowa. No, tak jak tutaj Marcin powiedział, graliśmy z dobrym i doświadczonym przeciwnikiem, więc cieszy zwycięstwo 2-1. No i co, no, pokazaliśmy trochę młodzieńczej piłki i daliśmy radę takim doświadczonym piłkarzom. No właśnie, daliście radę. Ten mecz, Marcin, miał taki troszeczkę podobny przebieg jak spotkanie jesienne w Godziałkowicach, tylko tam na odwrót. My na prowadzeniu, a później bramki zdobywali już gospodarze i tą zwycięską w końcówce meczu. Dziś na odwrót. Godziałkowice zaczęły bardzo dobrze. No, bramka chyba już w 25-30 sekundzie, a potem wy wracacie z dalekiej podróży i w końcówce zdobywacie gola. Podobieństwa. Natomiast no, z czego wynikała może ta strata pierwszej bramki tak szybko? Jakoś taka dekoncentracja, jeszcze brak złapania rytmu na początku meczu? Tak jak mówię, na pewno trzeba skoncentrować się od początku, bo te pierwsze 5 minut jest najważniejsze w meczu. Dzisiaj to my straciliśmy tą bramkę, myślę, że wnioski wyciągniemy z tego początku, bo nie możemy tak stracić bramki, bo to później tak trochę drużynę załamuje, można w cudzysłowie powiedzieć, ale my na odwrót zrobiliśmy i chcieliśmy cały czas atakować, atakowaliśmy, obudziliśmy się po tej stracie bramki i na pewno może wyszło to też na plus, bo wygraliśmy też 2-1. Tak jak mówię, na pewno w pierwszym spotkaniu, gdzie graliśmy w Godziałkowicach, też graliśmy w 10 i to może też ten wynik był inny, że przegraliśmy. Dzisiaj wnioski wyciągnęliśmy, wiemy jak poruszała się drużyna z Godziałkowic i na pewno zdołaliśmy ten mecz dzisiaj wygrać.